Konstantyn był królem Szkocji. Urodził się około 520 roku, a wstąpił na tron w roku 537, prawdopodobnie po śmierci swojego ojca. Prowadził życie występne, jednak opamiętał się i rozpoczął żarliwą pokutę. W roku 587 abdykował, wstąpił do klasztoru irlandzkiego w Offaly. Po otrzymaniu święceń kapłańskich udał się do rodzinnego kraju, aby nieść Ewangelię. Poniósł śmierć męczeńską w roku 598. Święty Konstantyn jest czczony w dniu 9 marca w Kornwalii i Walii, 11 marca w Szkocji i 18 marca w Irlandii. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, obchodzimy dzień zwycięstwa Twojego męczennika Konstantyna, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach. Otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.